Masz dość podnoszenia smoczka z podłogi? Niech maluch to zrobi. Kuku, kaka. Proszę bardzo, mały. Znacznie lepiej. Proste, prawda? Proszę, mały. Napij się mleczka. Nie. No dalej. Musisz coś jeść. A kuku? A kuku? Nie nabierzesz mnie. Co ja mam zrobić? Nic nie działa. Może muzyczka? To tylko pogarsza sytuację. Może grzechotka? W końcu wygląda jak lew. Nienawidzę lwów! Tatusia też nienawidzę! Nic go nie uspokaja. Muszę spróbować czegoś innego. Dobra, wytniemy zdjęcie twarzy mamy. Teraz doczepimy gumkę. Elastyczna, rozciągliwa, w sam raz. Teraz jej szlafrok. O, jedwabiście gładki. Podoba mi się. A teraz maska. Założę ją na bok w taki oto sposób. Perfekcja. O, mamusia. Czas na mleczku. Tak, jestem genialny. Nareszcie je. Pyszne mleczko. Butelka czysta. Jedziemy. Robimy mleko. Spójrzmy na proporcje. Jaka różnica? Sypię na oko. Powinno wystarczyć. Oj, ale bałagan. Dobra, tym razem odmierzamy. Jedna miarka. Ostrożnie, powoli. To trochę za dużo. Zdmuchnę odrobinę. Wszędzie jest proszek. Do 3 razy sztuka. Zgarnę nadmiar blatem. Nie ogarniam. Czemu to takie skomplikowane? Dam radę. Byle się nie trząść. Czemu tak się telepię? Rany boskie! Coś ty tu narobił! Patrz, pokażę ci pewien trik. Weź nóż do masła. Przetnij folię w połowie i odchyl jedną część. Teraz możesz nabrać miarkę i wyrównać o drugi kawałek folii. Widzisz? Łatwizna. Sam spróbuj. Wow, jaka równiutka miarka! Mieszamy mleczko dla maleństwa. Gu-gu, ga-ga! Aj, karamba! Jemy tak czy inaczej. Mamo! Zwierzysz mi włosy w kucyka? Pewnie. Odwróć się. Dobra, ja trzymam włosy, a ty się obracaj. Nie przestawaj, już prawie gotowe. Świetnie ci idzie. Doskonałe obroty. To powinno wystarczyć. Teraz gumeczka. Uii, uwielbiam się kręcić. Nic jej nie będzie. Chyba. O, jak to ładnie. Wow, kręcimy się dalej. O, tu jest jeszcze ładniej. Manikur pierwsza klasa. A co? Jej, kręcimy się! Wow! O, muszę coś z tym zrobić. I już wiem co. Hej, załóż to. Pora na lekcję baletu. Ślicznie, pora na przedstawienie. I oto jest. Cudownie wygląda. Prawdziwa prima donna. Gwóźdź programu. Wydarzenie roku wręcz. Tak, moja zdolna dziewczynka. Och, jest i obrót. Jej popisowy numer. Brawo, brawo. Cóż za przedstawienie. Jestem taka wzruszona. I wtedy mały kucyk pokopytkował do domku. Tak, moja ulubiona bajka. A gdy już tam dotarł, położył się na ciepłym sianku i smacznie zasnął. Na ciebie też już pora.
Dobranoc. Ale nie chce mi się spać, boję się ciemności. Co to jest? Potwór! Mamo! Jejku, co się stało? Tam jest straszny potwór! O, rozumiem. Nie martw się, mam na to sposób. Spójrz, to specjalny spray na potwory. Bardzo łatwy do zrobienia. Potrzeba tylko atomizera, markera i odrobiny wyobraźni. Markerem podpisałam atomizer. W końcu musi wyglądać autentycznie. To zajęło tylko chwilkę. Literkę O zastąpiłam oczkiem. Dodałam też nieco koloru, by nadać weselszy wygląd. Złote, mieniące się gwiazdki. Następnie wystarczyło wlać wodę do środka. Jej to i tak nie zrobi różnicy. Tada! Spray na potwory gotowy! Spray na potwory? Odstrasza je? Właśnie tak. Dobranoc! A macie potwory! No, teraz one powinny się bać! Co to? Potwór? Aaaa! Zaraz mu pokażę! O, córcia, przestań, to ja! Mamusia? Oj, przepraszam! Nic się nie stało. Ważne, że się już nie boisz. Mieszkanie sprzątnięte. Jest! Poszła! Mogę się znowu bawić! Chodźcie tu do mnie! Co to? Marchewka? Nuda! A może lód? Nie, też nuda! Zjem sobie cukierka! Uwielbiam cukierki! To moje ulubione! O! Już wiem, co będę robić! Rysowanie! Od czego by tu zacząć? Żółty i różowy! Chodź tu, kredeczko, porysujemy na ścianie! Oddaj mi to, młoda damo! Tak się nie rysuje! Potrzebujesz przecież tego! Proszę, teraz możesz rysować do woli! Tak! Narysuję serduszko! Serduszka są śliczne! O rany! Ale nabałaganiła! Dopiero co tu sprzątałam! No dobra, pokażę wam trik z taśmą klejącą. Zrobiłam z niej kwadrat na dywanie. To powinno zadziałać. Kochanie, chodź no na chwilkę. Widzisz ten bałagan na podłodze? Połóż zabawki w tym kwadraciku, dobrze? Moja kochana! Grzecznie sprząta swoje rzeczy i układa tak, jak chciałam. Pa, mamciu! No, wszystko jest już w kwadraciku. O, skończyła sprzątać! Kochany aniołek! Zaraz, gdzie ona jest? Musiała gdzieś wyjść. Cześć, mamciu! O nie! Spójrz, rozkleiłam taśmę też w twoim pokoju, żebyś wiedziała, gdzie pochować swoje rzeczy. Już je wyciągnęłam! Wow, no tak, dziękuję. Kochana jesteś. Jak wy byście nakłonili dziecko do butelki? Piszcie w komentarzach. Wyślijcie ten filmik znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić nowych, równie ciekawych odcinków.